Najczęściej sądzi się, że pomniki są przezroczyste, to znaczy, że one istnieją w środowisku kulturowym danego miasta, ale większość mieszkańców nie zwraca na nich uwagi. Jesteśmy przekonani, że gdy uczniowie albo osoby starsze zagrają w tę grę, później będą szli na zakupy, do sklepu, do kościoła, oni zwrócą uwagę na ten pomnik i ten pomnik stanie się dla nich zauważalny, on już przestanie być przezroczysty. A właśnie nam o to chodzi w tej grze, żeby gra była pretekstem do zauważenia historii wokół siebie i dostrzeżenie, że ta wielka historia, o której uczy się najczęściej w podręcznikach, ona jest dosłownie wokół nich, na ich ulicy, na ich dzielnicy, w ich mieście, gdzie mieszkają. Gra została przygotowana z myślą o szkołach toruńskich. Bezpłatnie, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem Miasta, przekazaliśmy już dla każdej szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 5 egzemplarzy gry. 5 egzemplarzy dlatego, bo nawet 30-osobowa klasa, dysponując 5 egzemplarzami, będzie mogła po prostu rozegrać tę grę. Chcielibyśmy, żeby ona trafiła do bibliotek szkolnych i żeby ona była szeroko dostępna w szkołach. Gra jest historyczna i edukacyjna nie tylko z nazwy. Mechanizm gry wymusza dla graczu posiadanie konkretnej wiedzy historycznej, którą nabywa w czasie gry. On nie musi mieć tej wiedzy historycznej przed rozpoczęciem rozgrywek. To jest pierwsza rzecz. Gra jest uniwersalna, bo mogą w niej grać i osoby młode, i osoby trochę starsze, nawet osoby dorosłe. Gra jest skutecznym narzędziem edukacji w szkołach. Mechanizm jest gry prosty, on jest możliwy do zastosowania w szkole w ciągu 45 minut. Kolejną zaletą gry, jak mi się wydaje, jest łączenie historii lokalnej i regionalnej, o którym już mówiłem, i zwracanie uwagi na miejsca pamięci. Gra nie jest tylko o historii, ale także o współczesnym Toruniu, bo historia jest zawsze przeszłością, pamięć jest zawsze teraźniejszością, a tutaj w tej grze łączymy jedno z drugim. Nie tylko uczymy o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce ileś tam 10 lat temu, ale również o współczesnym Toruniu i w jaki sposób miasto pamięta.